Będziemy szli ulicą Przechodnia. Ulica Przechodnia dawniej była nazywana też ulicą Kubernardyną. Właśnie prowadząca w stronę kościoła Bernardynów. I przy tej ulicy mieszkała niejaka Anna Helena. To jest już rok z kolei 1711. Ona była jedną z pomocnic mazaczy, którzy roznosili zarazę po Lublinie. Trzech mazaczy zostało skazanych na śmierć, na bardzo okrutną karę, bo zostali nie dość, że pozbawieni rąk przed śmiercią, to jeszcze potem zdekapitowani, czyli odcięto im głowy, a ciała rozstawiono na rozstajnych drogach, żeby odstraszały innych potencjalnych przestępców, więc kara była naprawdę okrutna. Oni zostali oskarżeni o to, że za pomocą różnych zadżumionych przedmiotów, między innymi mózgu z trupów, robili taką maść specjalną, nazwą mazacze, i smarowali nią klamki różnych domów. Roznosili po prostu dżumę. A tłumaczyli to tak, oni byli grabarzami z zawodu, więc jeżeli ludzie by przestali umierać, oni by przestali zarabiać. No, dlatego starali się zarazę jak najdłużej tutaj przekazać mnie swego interesu. I ta Anna Helena, wiemy, że mieszkała właśnie przy tej ulicy Przechodniej, Kubernardyną. Ona znała podobno sposób na to, żeby zarazę właśnie zakończyć. Wystarczyło zakopać głowę trupa z drewnem osinkowym i rozciętą na pół, czy rozerwaną na pół koszulką. My nie wiemy, co to mogło znaczyć. W sensie, co te elementy tak naprawdę. Dlaczego akurat te elementy, dlaczego nie inne? Można to różnie tłumaczyć, bo tutaj interpretacje na przykład dlaczego głowa trupa, no bo może łączy się z dwoma światami. Dlaczego koszulka, no bo przylega do ciała, to ciało choroba. No, można to różnie interpretować, więc to może być naprawdę ciekawe, żeby rozszyfrować, dlaczego akurat te trzy przedmioty miały posłużyć do zakończenia zarazy. Ale albo nie zostały wypróbowane, albo nie zadziałały, bo zaraza trwała w Lublinie w tym momencie jeszcze przez 3 lata. I dopiero, nawet jak się skończył proces, jeszcze wiemy, że dżuma w Lublinie panowała. Kobiety, które pomagały owym mazaczom, zostały skazane znowu na wygnanie z miasta, więc też wyrok dość surowy, jeżeli chodzi o kobiety.